No i dobra, akcja z łożyskami zakończona. Nowe łożyska, uszczelniacze, łożyska ZVL-a, kupione tam w sklepie rolniczym. Nie zamawiałem tych z Ale Drogo, ponieważ najzwyczajniej w świecie im nie ufałem, ponieważ gdy mi przyszła kolumna kierownicza z łożyskiem w zestawie, no to ono już miało wyczuwalne luzy po prostu w rękach, jak ją się trzymało. To skręciłem na ścisło, to się trzyma, ale to, czy to będzie działać, to nie wiadomo za bardzo. Ale ogólnie, łożyska pozmieniane, uszczelniacze wszystkie nowe. Tutaj fajna sprawa, znaczy fajna, no dziwna sprawa, bo z jednej strony jest większy uszczelniacz, z drugiej mniejszy, no ale tutaj jeszcze przychodzą od tej strony tuleje i na te tuleje opiera się cała podkładka, która tutaj to zakrywa i śrubą się dopiero to dokręca. Ale ogólnie kręci się to wszystko w miarę fajnie. Wiadomo, jeszcze te osie trzeba troszeczkę oszlifować, bo ona mi się tu przez przypadek prysnęła raz podkładem. Jest trochę brudna, trzeba ją oszlifować. I to se wejdzie. Nic nie huczy, wszystko się ładnie kręci, ładnie się to dobije i będzie grało. Jeszcze przy okazji, będąc w sklepie rolniczym, kupiłem sobie zestawik takich podkładek. Są to te podkładki sprężynowe oraz te z ząbkami, które są, no, moim zdaniem bardzo dobre, bo jak się te ząbki wgryzą w metal, to one dość dobrze trzymają, jak to się fajnie dociągnie. Taki zestawik 25 zł. Także no, 720 sztuk podkładek. Fajna sprawa. I lecimy dalej do przodu ze składaniem.